Sponsorem dzisiejszego odcinka są słowa jak można. Bo właśnie to słyszałem od praktycznie wszystkich znajomych, którzy dowiedzieli się, że do testu odebrałem Skodę Octavię RS, ale z dieslem pod maską. I tu mam dla Ciebie jedną informację, bo jeśli wymyśliłeś sobie, że Twoim następnym samochodem będzie właśnie Octavia RS, ale warunkiem jest to, że chcesz mieć napęd na 4 koła, to jest film dla Ciebie, bo będziesz jeździć dieslem. A na te słowa jak można, ja odpowiadałem można. Pytanie tylko, jak to się wszystko udało? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Szczególnie witam wszystkie osoby, które tutaj są nowe, bo z tego co widzę, chociażby po subskrypcjach czy wyświetleniach, to jest Was tutaj bardzo dużo. Także jeszcze raz cześć i dzięki, że tutaj jesteście. Ale przechodzimy do RS-ki. Tylko zanim sobie o niej konkretniej porozmawiamy, to sprawdźmy, czym w ogóle jest Skoda Octavia RS w 2023 roku, a konkretniej, co możemy mieć tam pod maską. A będą to trzy warianty, ponieważ Skodę Octavia RS możemy aktualnie zamówić z jednostką benzynową, wysokoprężną oraz hybrydą typu plug-in. Konkretniej, benzyna to 2-litrowe TSI o mocy 245 koni mechanicznych, hybryda to 1.4 TSI plus oczywiście silnik elektryczny, łącznie 245 koni mechanicznych, a diesel to 2-litrowe TDI dysponujące mocą 200 koni mechanicznych. I tak jak powiedziałem, jeśli chcielibyśmy napęd na 4 koła, to w Skodzie Octavia RS występuje on tylko w połączeniu z silnikiem diesla. Tak samo w dieslu jedyną opcją jest skrzynia automatyczna, to jest oczywiście DSG, tutaj siedmiobiegowe. Wszystkie silniki są czterocylindrowe. Jeszcze dwie rzeczy, które musicie znać, aby mieć pełen obraz tego samochodu, a przynajmniej na papierze. Otóż Octavia RS z dieslem pod maską dysponuje momentem obrotowym na poziomie 400 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 7,4 sekundy. No i dobra, formalności mamy za sobą, troszkę się już poznaliśmy, także przechodzimy do rzeczy. Ja zaraz Wam oczywiście opowiem o wnętrzu, o tym jak to wszystko jest zrobione, jaki tutaj mamy bagażnik i tak dalej, jak to się wszystko obsługuje. Ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Od pomysłu, od całej koncepcji na coś takiego jak Skoda Octavia RS i od tego, od czego zacząłem, czyli od diesla pod maską. Ja ogólnie jestem wielkim fanem diesli. Bardzo lubię jeździć samochodami z takim silnikiem, a może tak, uwielbiam nimi jeździć, uwielbiam je użytkować, uwielbiam je tankować, nie lubię ich naprawiać. No ale nikt nie lubi naprawiać żadnego samochodu. Myślę, że wiecie o co chodzi. W każdym razie ja dosyć sporo jeżdżę po Polsce. Jak wiadomo, póki co przynajmniej nie wymyślono nic lepszego na trasę niż diesel. Spalanie, moment obrotowy i tak dalej. No tyle, że to jest RS. Samochód, który kojarzy się praktycznie czysto ze sportem. Jak to połączyć z dieslem? Bo zobaczcie, co mamy tutaj do połączenia. RS, czyli coś, co wszyscy kojarzymy z szybką jazdą, z super ruszaniem, świetnym prowadzeniem, ogólnie ze sportem, i diesla, co ma kojarzyć się raczej z niskim spalaniem, czyli takie dwie, można powiedzieć, troszkę wykluczające się rzeczy. Ja ogólnie jestem dużym fanem takiego pomysłu. No bo kto nie chce mieć szybkiego samochodu, który mało pali? Jeszcze do tego jeździ świetnie. No pewnie każdy, czy może większość. Także pomysł, cała koncepcja na ten samochód jest super. I zdradzę też, że w kwestii spalania to się udało, bo ten samochód pali mało. Również prowadzi się świetnie, bardzo dobrze skręca, ma świetne właściwości jezdne. Jest tylko jeden problem w tej całej koncepcji. Ten samochód z tym silnikiem nie jest szybki. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest oczywiście samochód bardzo dynamiczny. Jak będziecie ruszać ze świateł, to pewnie w większości sytuacji będziecie pierwsi. 7,4 do setki, bardzo dobry wynik. Tylko jedna rzecz, to jest RS. To nie ma być 7,4 i to nie ma być szybki samochód, tylko przynajmniej w mojej głowie i pewnie w głowie większości z Was, RS to jest coś więcej niż jeden z dynamicznych samochodów na ulicy. Przynajmniej tak było kiedyś. No i ja tak nadal mam w głowie. Czemu od tego zaczynam i o tym mówię? Bo jak pójdziecie do salonu Skody, wymyśliliście sobie hot hatcha, chociaż to jest kombi, ale wiecie o co chodzi. RS, szybki samochód, tutaj dojdzie po prostu to, że mamy więcej miejsca.
i nastawicie się na te mega sportowe doznania z jazdy, wsiądziecie w tego diesla, to będziecie rozczarowani. A ja chciałbym, żebyście tego uniknęli, bo to jest naprawdę świetny samochód. Ja zaraz wytłumaczę dalej dlaczego, ale moim zdaniem to się powinno nazywać RS Line. Coś takiego. Czy pakiet RS. To prawdopodobnie nie jest taka Octavia RS, jaką możecie mieć w głowie. Mówię oczywiście o dieslu. Także mam nadzieję, że troszkę zarysowałem Wam obraz tego samochodu, a teraz przejdźmy sobie dalej. Na początek wnętrze. Tu oczywiście nikt z Was nie będzie zaskoczony, że miejsca jest w brud. Z przodu to oczywiście wiadomo, ale z tyłu, zobaczcie, miejsce na nogi. Ja siedzę sam ze sobą, mam 182 cm wzrostu, no i miejsca przed kolanami, to jest po prostu potęga. No i podobnie nad głową. Nie mam co prawda żadnego dachu panoramicznego, ale miejsca w zupełności wystarczy. Siedzi się tutaj mega wygodnie. Nie bójcie się również o bagażnik. Mimo, że mamy tutaj wersję teoretycznie sportową, to nadal jest to prawdziwa Skoda Octavia, czyli z tyłu znowu potęga, bo w wersji kombi mamy tutaj przynajmniej 640 litrów. Co ciekawe i co fajne, pod podłogą mamy koło dojazdowe. No i ogólnie bagażnik to jest naprawdę jeden z największych atutów tego samochodu. Tak jest od początku powstania Octavii, tak jest nadal w 2023 roku, nawet w Octavii RS. A teraz przeskakujemy z tyłu na fotel kierowcy i tak. Ostatnio często trafiały mi się samochody, w których mówiłem, że na szczęście mamy pokrętła przyciski do obsługi klimatyzacji. No tutaj już tak różowo nie jest, bo Skoda postawiła na obsługę dotykową. No i tak jak mogłem chwalić pokrętła, no to tutaj wypada skrytykować. I oczywiście ja to robię, z tym, że jedną rzecz muszę pochwalić, bo zobaczcie, temperatura wyświetla się cały czas. Czy kierowca, czy pasażer. Mamy tutaj możliwość zmiany temperatury w każdym momencie. Czy włączam sobie ten przycisk, czy włączam sobie ten przycisk. No klima to wiadomo. Ale tak naprawdę czego bym nie nacisnął, to ustawienia od temperatury są cały czas, więc nie muszę na szczęście wchodzić w klima, żeby móc sobie zmienić temperaturę. Mogę to zrobić cały czas, chociaż jedna gwiazdka, żeby zwiększyć lub zmniejszyć nawiew, no to już wejść tutaj muszę. Także minusik, no ale ogólnie ja tego nie lubię, nie lubię tutaj też w Octavii. Wolałbym zdecydowanie pokrętła, czy jakieś tam przyciski. Z kolei na plus to, że mamy tutaj Android Auto czy Apple CarPlay bez kabla. W autach z grupy Volkswagena to oczywiście działa bardzo różnie, ale muszę zaznaczyć, że przez ostatni tydzień ani razu nic mi się nie zacięło, nie rozłączyło, nie wyłączyło. Działało super. Oczywiście to jest za krótki okres, żeby wypowiedzieć się tak obiektywnie, to złe słowo. No tak definitywnie. Jakbym pojeździł pół roku, to pewnie mógłbym stwierdzić i też z dwoma, trzema telefonami, że działa super albo działa beznadziejnie. No mi tutaj podczas testu działało to super. Nic się nie działo, więc na pewno plus. Sama obsługa multimediów też raczej jest nieskomplikowana. Ja tutaj w każdym razie szybko znajduję to, co chcę. Nie jeżdżę na co dzień Skodą, więc to nie jest coś naturalnego dla mnie. I wsiadając w ten samochód, bardzo szybko się tego uczę, przyzwyczajam. Więc myślę, że jest ok. Działa w miarę szybko, ale tak jak też ostatnio mówiłem, jak ja sobie wszystko już poustawiam tak, jak ma być, to potem jeżdżę już na Android Auto, więc te systemy ostatnio dla mnie w większości samochodów wyglądają dość podobnie. No i jeszcze słowo o zegarach, możemy je sobie oczywiście tutaj w kierownicy konfigurować, przestawiać, zmieniać. Myślę, że jest tyle wariantów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś z Was jeździ na takim ustawieniu z tą wielką mapą zamiast zegarów, czy w miejscu zegarów. Bo to robi coraz więcej marek i ja się zawsze zastanawiam, bo ja nigdy z czymś takim na stałe nie jeździłem. Moim zdaniem to w ogóle nie jest wygodne, chociaż w założeniu ma być. No ale takie pytanie dla Was. Jeździcie z czymś takim na stałe? I co to daje w ogóle? Ja uważam, że dużo fajniejszym rozwiązaniem, czy takim bardziej naturalnym jest mapa tutaj, albo head-up, którego tutaj niestety nie mam, więc na jego temat się nie wypowiem. Ale na szczęście można dokupić, jeśli dobrze pamiętam, za niecałe 3000 zł. I jeśli ja miałbym coś radzić, to to zróbcie, bo na pewno warto. Ja przynajmniej przyzwyczajony do head-upa, zwracam uwagę na to, że go nie ma i zawsze wtedy delikatny smuteczek, bo to jest świetna rzecz. Natomiast samo wykonanie tutaj, kiedyś bym nie wierzył, że to powiem odnośnie Skody, ale to jest sztos. Naprawdę, jak nie mieliście kontaktu ze Skodą od bardzo dawna, to pewnie pukacie się teraz w czoło i mówicie, co ten koleś gada. No ale wsiądźcie sobie w taką Octavię, w takiego RS-a. Dotknijcie tego, dotknijcie tego. Posłuchajcie, a w zasadzie posłuchajcie, że nic nie słyszycie. Tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Oczywiście to jest w miarę nowy samochód, ale wszystko jedno. Czasami wsiada się w nowy samochód i wszystko skrzypi, trzeszczy na jakichś nierównościach. Same materiały są świetne. Podoba mi się też design, bo uważam, że jest bardzo atrakcyjny i pasujący do tego samochodu. Jak nie lubicie wystających tabletów, to też będziecie zadowoleni, bo mimo, że ten tablet jest duży, to jest dosyć nisko, nie zasłania drogi, nie wystaje gdzieś tutaj ponad deskę, więc myślę, że też fajna sprawa. I jeszcze dwie rzeczy. Zwróćcie uwagę na
To nie jest drążek. Selektor zmiany biegów. Bo jak jesteście przyzwyczajeni do DSG, to pewnie macie w głowie dźwignię. Tutaj jej nie ma, ale gwarantuję Wam, że to jest 1, 2, może 3 dni przyzwyczajenia i o tym zapomnicie. Łapie się to w mig. Czy to jest lepsze, czy gorsze? Nie wiem, nie będę się wypowiadał. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Jak jeździsz tym samochodem na co dzień, to przyzwyczaisz się do tego w chwilę. Nie będziesz się gubił, nie będziesz się mylił. I nie ma się w zasadzie co nad tym skupiać. Ja mówię o tym tylko po to, żebyście się nie zrazili wchodząc do samochodu i na przykład nie chcąc jechać na jazdę testową, bo ja nieraz widziałem takie sytuacje, że o matko, co to jest, nie chcę. No to zachcij. To nie ma żadnego znaczenia, czy tu jest drążek, czy tu jest taki selektor. Ważniejsza jest sama skrzynia. Jak powiedziałem, ona ma 7 biegów, działa super w połączeniu z dieslem. Działa jeszcze bardziej niż super. To jest idealna para i taką skrzynię wszyscy chcemy mieć. To gwarantuję. No, gwiazdka ma oczywiście trochę laga, tak jak to DSG, ale ogólnie skrzynia świetna. Jeszcze jedna rzecz z wnętrza, która uważam, że powinna być obowiązkowym wyposażeniem wszystkich samochodów w każdej wersji, czyli to. To się może wydawać mało istotne. No, podłokietnik jak podłokietnik. Oczywiście to nie jest samochód, który ma to, o czym za chwilę powiem, ale to tak zmienia jazdę w trasie, bo przeważnie jak macie podłokietnik, to macie go tak. Czyli moja ręka sobie tu lata. Nawet jak go wysunę do przodu, to ona nadal sobie lata. Mogę ją oczywiście oprzeć niżej, to jest super, bo ogólnie podłokietnik w samochodzie musi być. Po prostu. Tylko co ja mogę zrobić tu? Mogę zrobić tak. I wtedy co z moją ręką? Opieram ją sobie tutaj. Lewa na drzwiach, prawa na podłokietniku, w trasę. No po prostu bajka. Uwielbiam ten samochód za to. To jest wyposażenie standardowe każdej wersji i naprawdę... rewelacja. No ale dobra, teraz do tego, jak tym samochodem się jeździ, bo po to są Skody Octavia RS. I tutaj znowu musimy sobie troszkę pogadać o dieslu. Ja tak jak powiedziałem, ogólnie fanem takiej koncepcji jestem. Tylko co mi tutaj nie pasuje, co się nie zgrywa, oprócz tego, że powiedziałem, że ten samochód nie jest najszybszy, czy ten silnik w tym samochodzie nie jest najszybszy. To po drugie oczywiście dźwięk. Jak wsiadacie w samochód sportowy, to raczej nie spodziewacie się tego, że po jego odpaleniu usłyszycie taki dźwięk zimnego diesla, gdzie trzęsie tym całym samochodem i jest ten specyficzny warkot. Coś już tutaj jest nie tak. Druga rzecz, za każdym razem jak uruchamiacie ten samochód, on uruchamia się domyślnie w trybie normal. Co jest ustawione domyślnie w trybie normal? Akurat nic nie jedzie, spróbuję tak ruszyć. Może coś usłyszycie, chociaż nie wiem jak to się zgra, ale posłuchajcie. No szybciej nie mogę, nie wiem czy to usłyszeliście, ale jest dograny dźwięk silnika, taki warkot, bulgot, który jest totalnie nienaturalny dla tej wersji. Jedziecie sobie tym samochodem, słyszycie diesla, on jest ogólnie dobrze wytłumiony, ale oczywiście go słychać. I nagle po każdym naciśnięciu gazu słyszycie ten bulgot, warkot, wszystko jedno, coś sportowego. I od razu macie w głowie, ej, hello, coś jest nie tak, coś się zepsuło, nie wiem, wydech mi padł, dziura się zrobiła, o co kaman. Ja to od razu przełączę, żeby to się nie nagrywało, bo nie wiem jak mikrofon zbiera. Nie pasuje to do tego. Inaczej, do RS-a to pasuje, ale nie pasuje to do RS-a z silnikiem diesla. Moim zdaniem oczywiście, możecie się nie zgadzać, ale ja wypowiadam w tym teście tylko i wyłącznie swoje zdanie. I skończyło się to tym, że ja w zasadzie po każdym wejściu do tego samochodu musiałem naciskać Mode i albo Comfort, albo Eco, bo tam tego dogrywanego dźwięku nie ma. Natomiast powiedzmy o rzeczy, która jest chyba najważniejsza i która jest u podstaw tej koncepcji tego samochodu, czyli RS-a, który ma być szybki, ale też z drugiej strony oszczędny. Pojechałem tym samochodem w trasę, ona miała jakieś 500 km i tak, jazda gdzieś pod miastem, taka droga do 90 na godzinę, bez problemu 4 litry, nawet mniej. Co w ogóle, jak to brzmi w powiedzmy sportowym samochodzie? Jazda po mieście, Warszawa, ja zamykałem się też w 6,5-7, także super. Natomiast jazda ekspresówka do 120 na godzinę, moje wyniki były poniżej 6 litrów, a na autostradzie 6-7, w zależności od jazdy, w zależności od warunków, jest oczywiście zima, ale myślę, że poniżej 7 spokojnie można osiągnąć w tym samochodzie na autostradzie. Także jak na te 200 koni, jak na samochód w miarę sportowy, wyniki są naprawdę ok. No i też biorąc pod uwagę 50-litrowy zbiornik, to jadąc nie po autostradzie, tylko gdzieś troszkę wolniej, przejedziecie tym samochodem prawie 1000 km, także naprawdę ok. Znowu podkreślam, jak na samochód, który ma być nie tylko oszczędny, ale też sportowy.
Słowo muszę powiedzieć też o fotelach, bo jak możecie zobaczyć, to są fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami. W takich fotelach nie zawsze i nie każdemu siedzi się wygodnie. Jak nie mieliście okazji, to koniecznie to spróbujcie. Ale ja mam wrażenie, że te fotele, jak na fotele sportowe, są trochę jak ten samochód, czyli nie do końca są tym, czym mają być. Tylko w ich przypadku to jest to ogromny plus, bo są po prostu bardzo wygodne. Nawet to, że nie mamy zagłówka, czyli jak chcemy się oprzeć, no to raczej trzeba zrobić tak, bo jeśli już macie głowę tak, to sobie tutaj nic nie odegniecie, czy nie ustawicie. Ale ja po pokonaniu tej trasy, po jeździe na co dzień, uważam, że to są jedne z najbardziej wygodnych foteli w tego typu samochodach. I tak jak zawsze mówię, że nie są to fotele dla każdego, to na pewno są to fotele dla większej grupy osób niż takie typowe, sportowe, powiedzmy, kubełki. Plusem tych foteli jest też to, że można je naprawdę nisko opuścić. Ja coś takiego lubię, bo czuję się wtedy właśnie tak najbardziej sportowo, ja tak lubię jeździć. Nie w każdym samochodzie można coś takiego zrobić. Tu można i to jest kolejny plus, bo ten zakres regulacji jest dość spory. No i jeszcze jedna ważna rzecz w takim samochodzie, którym jeździmy na co dzień, bo pewnie tym samochodem większość z nas będzie jeździła na co dzień, czyli zawieszenie. Akurat będę przejeżdżał przez próg zwalniający, no nie usłyszycie, nie poczujecie tego, ale zawieszenie w tym samochodzie znowu jest trochę jak ten samochód, czyli można spodziewać się skały, czegoś mega twardego, jak to w sportowych samochodach, a zupełnie tak nie jest. Bardzo wygodne zawieszenie. Możemy sobie nawet zamówić funkcję regulacji tego zawieszenia, regulacji amortyzatorów. Wtedy będziemy mogli kombinować właśnie między sportem czy między komfortem. I wtedy to już totalnie luz, bo możecie sobie wybrać. Ale ogólnie, jeśli boicie się, że Skoda Octavia RS może będzie szybka, ale będzie twarda, to zupełnie nie. Może gdybym miał to określić jednym zdaniem, to powiedziałbym tak. Jeden z najlepszych kompromisów między właśnie sportem a komfortem. Moim zdaniem zawieszenie w tym samochodzie jest fantastyczne. To jest jeden z jego największych atutów. A jeszcze odnośnie trasy, to też słowo o wyciszeniu, bo to też jest ważne. Ogólnie powiem tak, ten samochód wyciszony jest całkiem w porządku. Jeśli zastanawiacie się, czy będzie słychać diesla, to jak najbardziej tak, będzie. Ale nie w taki sposób, który Wam będzie przeszkadzał, a przynajmniej nie przeszkadzał on mnie. Moim zdaniem nie ma tutaj żadnego problemu pod tym względem. To jest całkiem dobrze wyciszony samochód. O systemie audio nie będę się jakoś długo wypowiadał, bo nie zrobił on na mnie jakiegoś większego wrażenia. Tu oczywiście pamiętajcie, że każdy ma inne ucho, każdy oczekuje czego innego. Dla mnie jest to taki zwykły system, o którym mogę powiedzieć, że jest ok, ale na pewno nie chodzę do tego samochodu po to, żeby posłuchać muzyki. A są takie samochody i ja tak czasem potrafię zrobić. No ale nie tu. I zaraz przejdziemy do kolejnej z rzeczy, która w samochodzie jest najważniejsza. Wiadomo o co chodzi, ale muszę powiedzieć jeszcze słowo na temat tego koloru. Bo ten kolor ma trzy fantastyczne rzeczy. Po pierwsze, to jest kolor bardzo nietypowy. Moim zdaniem wygląda fantastycznie. Octavia RS w tym kolorze wygląda fantastycznie. Wszyscy się oglądają, wszyscy zwracają uwagę. No to akurat może być minus, jak tego nie lubicie, ale naprawdę ten samochód przyjemnie się na niego patrzy. O tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ten kolor widać w cudzysłowie z kilometra, co przekłada się na bezpieczeństwo, bo po prostu Was wszędzie, w każdych warunkach widać. I trzecia rzecz, chyba najfajniejsza, bo dobranie tego koloru do Octavii RS kosztuje równe, co do grosza, 0 zł. Genialna sprawa, bo można mieć samochód w takim, nie wiem czy nie najlepszym kolorze jak dla RS-a i nic za to nie dopłacić. Także tutaj pełen szacun dla Skody. Naprawdę brawo. Octavia nocą wygląda w ten sposób. Największą robotę robi tu oczywiście oświetlenie ambiente, które nie tylko jest, ale jest go dosyć dużo. Zwróćcie uwagę, że nie są to tylko te listwy, które mamy w tym miejscu, ale możemy sobie regulować dwa paski. Czyli pierwszy od listwy umieszczonej tutaj na desce. Możemy sobie oczywiście zmieniać całą paletę kolorów. A drugi tam, gdzie mamy nogi. Tutaj również możemy sobie sterować kolorami. A jak już gdzieś w rejonie hamulca jesteśmy, to muszę dodać, że mamy tutaj całkiem sprawnie działający auto hold. Także super. No co jednak nie są najważniejsze te bajery, tylko co? No oczywiście światła. To są pełne LEDy, jak żeby inaczej. Nie ma co przedłużać, wystarczy, że powiem, że są to jedne z najlepszych świateł, jakie w ogóle można mieć w samochodach tej klasy. Także tu pełen szacun. No ale dobra, przechodzimy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, szczególnie w dzisiejszych czasach. Czyli czy możesz sobie na taki samochód pozwolić? A krótko mówiąc, ile takie cacko kosztuje? Cennik Octavii RS na rok 2023 rozpoczyna się od kwoty 156 350 zł.
Będzie to 2-litrowe TSI z manualną skrzynią biegów. Automat kosztował będzie dodatkowe 8000 zł. Chętni na diesla przygotować muszą przynajmniej 169 600 zł. Jest on dostępny tylko z 7-biegowym DSG, a jeśli dorzucimy napęd na 4 koła, to taki samochód będzie kosztował 179 650 zł. Warto zaznaczyć, że jeśli interesuje Cię kombi, do tych cen musisz doliczyć 4000 zł. I jeszcze jedna wartość. Otóż amatorzy hybrydy typu plug-in na Skodę Octavię RS IV wydadzą przynajmniej 173 600 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja przejdę do podsumowania i do tego, od czego zacząłem, czyli jak można włożyć diesla pod maskę Octavii RS i jak to wyszło. No to tak, jak spodziewacie się sportowego, hardkorowego samochodu, to wyszło słabo, ale jeśli założycie sobie, że to ma być dynamiczny, rodzinny, przestronny, szybki, fajnie jeżdżący, fajnie się prowadzący samochód, który do tego będzie palił naprawdę niedużo i co jest wielkim plusem, to jest samochód totalnie do wszystkiego. I do szybkiego polatania po zakrętach dla kierowcy, po to, żeby miał taką minę i dla żony, i dla córki, i dla syna, i dla rodziców, i do, w cudzysłowie, przeprowadzki. To jest samochód do wszystkiego, wygląda świetnie. I jak założę sobie, że ta Skoda Octavia RS nie ma być samochodem na tor, tylko ma być właśnie takim szybkim, rodzinnym samochodem sprawiającym też radość, to ja mogę powiedzieć, że ja ten samochód uwielbiam, uwielbiam nim jeździć. To jest kawał dobrej roboty, tylko po prostu te słowa RS są dosyć mylne, bo tak jak powiedziałem, Skoda Octavia RS TDI to nie jest żaden sportowy samochód, tylko samochód do wszystkiego. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie, o takiej koncepcji, czyli samochodu sportowego z dieslem pod maską. Czy czymś takim jeździliście? Może macie taki samochód? Dajcie znać, jak się sprawuje. I czy w ogóle przyszłoby Wam do głowy, żeby sobie kupić Octavię RS-a właśnie z dieslem? No chyba, że chcecie napęd na 4 koła, to tak jak powiedziałem, jak RS, to jest jedyny dostępny wariant. I być może będzie trzeba wrócić do diesla. Dobra, ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Standardowo przypomnę dla wszystkich osób, które tego nie zrobiły, a dużo osób robi to aktualnie, to kliknijcie ten przycisk subskrybuj, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, wtedy YouTube powiadomi Was, że na mój kanał wjechał kolejny materiał. A ode mnie byłoby to już tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.